Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Handyman Corporation. Proszę Państwa, gra, w którą miałem tutaj już chwilę, natomiast nie pokazywałem jeszcze, ponieważ jakoś nie mogłem się przekonać, ale Chris z kanału Christinka w bezczelny sposób zmusił mnie, podszedł mnie, połechtał, wyczochrał emocjonalnie, no i doszedłem do wniosku, że specjalnie dla niego nagram tę grę, żeby mu dopiec i obiecałem, że to zrobię, on mnie trzyma za słowo, w związku z tym to robię. Chris, to wszystko przez ciebie, kuźwa. Ale może się Państwu spodoba. W związku z powyższym kliknijmy może najpierw ustawienia, żeby zobaczyć, jak to wszystko jest tu poustawiane. Tak to jest, proszę Państwa, poustawiane. No i miejmy nadzieję, że to będzie hulać. Nowa gra. Czy chcesz? Tak, chcę. Znaczy nie chcę, ale muszę, no. Ciepłe powitanie. Witamy w Handyman Corporation. Tutaj nauczysz się, jak zostać najlepszym majsterkowiczem w mieście. Kliknij tutaj, aby ukryć teksty samouczka. Nie, niech zostaną, bo to... Lepiej niech zostaną. Zacznijmy od zabawnego samouczka. Aha, już to widzę. W tym samouczku dowiesz się, jak rozwijać swoje umiejętności i zostać najlepszą złotą rączką. Możesz wyjść w dowolnym momencie, naciskając przycisk X. A, no to... Cieszę się, że Państwo obejrzeliście ten odcinek. Zostawcie lajk. Nie, no żartuję. Dalej. Ruchy i interakcja. Użyj klawisza WASD, aby poruszać... Dlaczego wszyscy boją się używać słowa wsad? Wyporuszać się do przodu, w lewo, w tył i w prawo, z boku i z podskoku. To już wiemy. Ale ja... To jest moja dziołcha? To żona jest! O ty synu. Aż się boję ją kliknąć, żeby wejść w Ty pakuj. Dobrze, może nie... Ale to odszukaj laptopa. Tak, może ja się nim zajmę. No nie mogę, no. Kuźwa. Dobra, co my tam mamy? Czekajcie, bo to było... Wybierz umowy, dobra. Przeglądarka umów. Oto przeglądarka umów. Możesz tu podejrzeć dostępne dla ciebie kontrakty. Możesz także zrezygnować lub zakończyć aktywne umowy. Dobra. Szczegóły umowy. Informacje o kliencie. Dane osobowe twojego klienta, zwykle tylko jego imię i nazwisko. Wymagania. Wszystko, czego klient wymaga od ciebie w ramach danej umowy. Preferencje. Co klient naprawdę lubi. Spełniaj życzenia klienta, aby zarobić dodatkową gotówkę. Budżet. Ile pieniędzy klient może przeznaczyć na wykonanie zadania? Budżet można przekroczyć o kilka dolarów. Zadowolenie klienta. A to moja żona tam stała. Zadowolenie klienta wzrasta wraz ze spełnieniem jego wymagań przy jednoczesnym przestrzeganiu budżetu oraz preferencji, a także pilnowaniu jakości przedmiotów umieszczanych przez ciebie w mieszkaniu klienta. Im bardziej twoi klienci są zadowoleni, tym więcej otrzymasz umów ze zwiększonymi nagrodami. No i dobra. Kliknij, weź zlecenie. Nie mam takiego. Weź, jest klik, przyjmij zlecenie. Dobra, ale zobaczymy. Tutorial. Renovation, czyli mamy tutaj jakiś remont. Wymagania. Mamy naprawić lub wymienić lodówkę. Mamy naprawić lub wymienić dywan. Mamy wymienić krzesło. Dodatkowo malowanie kuchni. Pełen kuchnia. Co to jest, kuźwa, pełen kuchnia? No nie wiem. No, pewnie, że mamy wszystko w kuchni zrobić, ale to no nie wiem. Dobra, życzenia klienta. Użyj marki BIOS, czyli to pewnie Bosch. Użyj koloru farby różowy. Ale w kuchni? 2100 dolarów. No dobra, no przyjmijmy to zlecenie. A, i nas tak... Aha, i nas tak przenosi. Dobra. Gratulacje, zaakceptowałeś umowę i zostałeś przekierowany do domu klienta. Tutaj musisz spełnić wszystkie wymagania i spełnić życzenia klienta. Okej. Nadszedł czas na naprawę lodówki zgodnie z życzeniem klienta. Masz dwie możliwości. Albo napraw ją samodzielnie, albo wymień na nowy egzemplarz. Naprawa nie zawsze zakończy się sukcesem, ale może zaoszczędzić sporo gotówki. Ponieważ póki co nie posiadasz żadnych pieniędzy, spróbujmy naprawić lodówkę. Wciśnij lewy przycisk myszy podczas wskazywania i wybierz spróbuj naprawić. Dobra. Ograniczenia czasowe. Skoro zdobyłeś już zlecenie, musisz dowiedzieć się co nieco o ograniczeniach czasowych.
Ograniczenia czasowe to terminy, w ramach których musisz ukończyć swoje zlecenie. W przeciwnym razie poniesiesz konsekwencje. Już mi kuźwa grożą. Jeszcze nie zacząłem nawet. Premia kary. Jeśli ukończysz zadanie o 50% szybciej przed wymaganym terminem, otrzymasz 5% premii pieniężnej oraz 5% premii satysfakcji. Dodatkowo, jeśli spełnisz wszystkie wymagania i preferencje, otrzymasz premię końcową. Jeśli wykonasz zadanie w terminie, ale za późno, otrzymasz premię... aby otrzymać premię, otrzymasz tylko standardowe nagrody. Okej. Bądź jednak ostrożny. Za każdą godzinę spóźnienia otrzymasz karę w wysokości 5% od wypłaty oraz satysfakcji z wykonanej umowy. Nie wspominając już o gniewnych telefonach od klientów. No dobra. Mamy wymienić kosz. Czekaj, kuźwa, gdzie ten kosz? Tam. Dobra. To jest kosz? Nie, to jest lodówka zepsuta. Odszukaj lodówkę i wejdź z nią w interakcję. No powiem szczerze, już wiele rzeczy w swoim życiu robiłem, ale nie z lodówką. Dobra. Wymagania dla minigry. Aby wziąć udział w minigrach, musisz posiadać dwa przedmioty. Niezbędne narzędzia. Każda minigra obejmuje własny zestaw potrzebnych narzędzi. Inne przedmioty różne. Potrzebne do ukończenia minigry. Gwoździe, łącznik, złącza elektryczne. Nie możesz zagrać w minigrę, jeśli nie posiadasz wymaganych przedmiotów. W niektórych obiektach będzie brakowało części, np. śrub złączy elektrycznych. W tym przypadku do naprawy musisz użyć przedmiotów ze swojej skrzynki narzędziowej. Możesz zakupić narzędzia w sklepie telefonu. Co kuźwa? W sklepie w telefonie chyba. Coś takiego. Narzędzia psują się w miarę używania i wymagają wymiany na nowy egzemplarz. Niektóre narzędzia są trwalsze niż inne w zależności od marki i ceny. Narzędzia oraz inne przedmioty można kupić w większych ilościach. Im większe będą Twoje zakupy, tym wyższy otrzymasz rabat. Zatem zaopatrzenie się we wszystkie narzędzia z wyprzedzeniem może okazać się dobrym pomysłem. Dobra. Aby dowiedzieć się, jakie zakupy są konieczne do poszczególnych minigier, możesz zajrzeć do wiki dla danej minigry dostępnej w grze. Dzięki temu dowiesz się, na czym polega dana minigra, jak ją ukończyć oraz jakich narzędzi i akcesoriów będziesz potrzebować. Ja się boję. No dobra, anuluj i przytrzymaj Q, aby wybrać wiki. Dobra. Okej, i teraz co dalej? Wiki, tak? Wybierz lodówka, uszkodzona lodówka. Dobra. A zniszczona lodówka czy zniszczona lodówka? Kuźwa, no nie wiem, zastanowię się. Może jednak wybiorę zniszczona lodówka. A nie, bo jednak drugą zniszczoną lodówkę. Pa, widzicie? Ej, Boże kochany. No dobrze, potrzebujemy tak, śrubokręt oraz śrubę. No i tutaj demonstracja wideo. Zapamiętaj potrzebne narzędzia i zamknij menu. Aha. Okej. Okay. Tutaj widzimy, jak to zrobić. Mniej więcej. Dobra. To jest taka minigra, tak? No dobra, no spróbujmy, tak? Śrubokręt i śruba. Fy jak Franek? Otwórz telefon za pomocą klawisza fy. Dobra. Wybierz narzędzia. Dobra. Kup śrubę i śrubokręt. To po co, kuźwa, miałem to zapamiętywać, jak mi teraz podpowiadasz, ty ćwoku. Dobra. I śrubę jeszcze. Myślicie, żeby kupić więcej? To tylko $2 kosztuje. $12, tak? I dobrze. Może tak? No nie wiem, jak szybko się śrubokręt może zużywać, ale śrub to więcej wziąłem. Zakup pierwszego narzędzia. Gratulacje, właśnie zakupiłeś swój pierwszy zestaw narzędzi. Teraz poczekaj, aż dotrze do twoich drzwi. W samouczku dostawa będzie szybka. Pamiętaj jednak, że zwykle potrwa to dłużej, jeśli zapomnisz dokonać zakupu przed zawarciem umowy. Okej, okay. Odbierz zakupione narzędzia przy wejściu. No dobrze. Przy wejściu, tak? Proszę uprzejmie, aha, oto i one, wejdź w interakcję, przybornik. Aby skorzystać z zakupionych narzędzi, połóż przybornik w pobliżu zepsutego przedmiotu. No dobrze.
Menu kołowe, tak? To tam musimy tutaj koło tej lodówki kucnąć sobie. Menu kołowe. Przybornik. I gdzieś tutaj. Dobra, mamy to. Kliknij na lodówkę i spróbuj ją naprawić. Proszę uprzejmie. Podejmij próbę naprawy. Dobra, jeśli jeszcze nie widziałeś filmu wprowadzającego do minigry, możesz otworzyć wiki, aby go otworzyć. Dobra, jeszcze raz rzeczywiście, to może tak będzie dobrze, bo to idzie tu. Kuźwa, ja i tak to zapomnę. Jestem przekonany. Naprawdę. Oj, będzie lipa. Dobra, ten idzie tu, ten tu, ten tu, ten tu i ten tu. Dobra. Rozpocznij. Dobra, jak to było? Ten idzie. O, masz, to jeszcze na czas, kuźwa. Ten gdzieś tu. I zwaliłem. Mówiłem, że kuźwa zwalę. Nie udało ci się naprawić przedmiotu. Przedmiot nadal jest zniszczony, ale spokojnie, masz jeszcze kilka prób. Dobra. Jak brak narzędzi? Co brak narzędzi? To co ja zużyłem? No przecież mam śrubokręty i śruby. No tego to ja akurat nie rozumiem. Przecież... Brak narzędzi do naprawy. Wiecie co? Czekajcie. Podnieśmy go i spróbujmy go jeszcze raz położyć. No przecież są te narzędzia. To o co tu się rozchodzi? A on mówi, że nie. Uda się do sklepu. No poważnie? Ale... No jaki siusiak, no. Dobra. Dawaj, 5 takich śrubokrętów i... Już. I śruby też. A może nie tyle. O tak o. $53. Ale mnie to kuźwa będzie kosztowało. No zamknijżesz mi ten sklep. Halo. Udaj się do sklepu i zakup wszystkie potrzebne narzędzia. A to co? To z chwileczkę. A to mi każą kupić? No dobra. Scrapplash BIOS. Może faktycznie? No dobra, to tam to też się przyda, nie zmarnują się te śrubokręty. A zaraz, chwileczkę, a to dlaczego mam to kupować niby? Wszystkie potrzebne narzędzia, no dobra, każą to bierę. Igła, nie wiem na co mi igła, to mryga. Może to jakaś promocja jest po prostu. A, i sprawdź, no dobrze. Oj, nie podoba mi się to naciąganie mnie. Na kasę, na pieniądze. O, kuźwa. Dobra, wejdź w interakcję. I ja mam rozumieć, że to wszystko już mam naprawione, tak? Znaczy naprawione, w ekwipunku. Teraz będę naprawiał. Przybornik, ale zobaczcie, to chyba celowo się nie udało naprawić. Podejmij próbę naprawy. Patrz, a teraz to takie chcą. To celowa robota jest, mówię wam. Patrzcie, tu trzeba teraz przeciąć, tu teraz trzeba przeciąć. To odkręcić. No, szybciej, kuźwa, no widzę, że wszystkie śrubki, no. No dobra. A, nie da się tego przewinąć. Czyli musimy na to patrzeć. I podłącz kabelek. No dobra, spróbujmy. Rozpocznij. Jesteś w trybie naprawy, aby naprawić obiekt, postępuj zgodnie z instrukcjami u dołu ekranu. Naprawy mają większe szanse powodzenia, jeśli pracujesz dobrze i szybko. Spróbuj zatem być najszybszym majsterkowiczem w tym mieście, dobra. Jak to kuźwa zrobić? Ciach, dobra. Teraz tu. Ciach, dobra. Okej, czyli nam podpowiadają. Dobrze.
Idzie jakoś. No i dobra. Teraz to umieszczamy. Teraz to trzeba pozakręcać wszystko. No dobra, to byśmy mieli. Okej, okay, kostka. To idzie tu. To idzie tu. Aha, i to teraz kręcimy. W porządku. Naprawa powiodła się. Mówiłem, że tam to celowo zrobili. Świetnie. Lodówka jest obecnie w dobrym stanie. Klient będzie umiarkowanie zadowolony. Aby naprawdę uszczęśliwić klienta, zaleca się lodówkę idealną, co wiąże się z koniecznością zakupu nowego egzemplarza ze sklepu. Dobrze. Życzenia klienta znajdziesz pod listą zadań. Życzenia obejmują ważne informacje, które znacznie zwiększą satysfakcję klienta, a także pozwolą ci zarobić dodatkowe pieniądze, pod warunkiem, że je spełnisz. Dobra. Klient chce, abyś przemalował ściany w jego pokoju kuchennym. Kuźwa, to ładnie to nazwali. Podejdź do laptopa i kup wiadro z farbą. Możesz zobaczyć preferowany kolor na liście życzeń klienta. Dobra. A to mogę to już schować? Dziękuję. Odszukaj laptopa. Dobrze, wejdźmy w sklep. Witamy w przeglądarce sklepu. Dobrze, okej. Okay. Mamy kupić farby. I kup różową farbę. Proszę uprzejmie. Wszędzie robię pierwsze zakupy, nie? Poczekaj na dostawę. My tak z tymi otwartymi drzwiami tutaj jesteśmy, tak wszystko mogą wynieść, nie? Malowanie ściany. Aby rozpocząć malowanie, najpierw ustaw wiadro z farbą w pobliżu twojego obszaru roboczego. Okej. Okay. Uzyskaj dostęp do ekwipunku za pomocą okrągłego menu. Dobra, moment. Bo oni chcą tutaj, tak? Oni chcieli pokój kuchenny, tak? gdzie jest? A, zaraz, a to wiadro z farbą? Ekwipunek. Dobra, i teraz to umieść. No dobrze, gotowy na malowanie? Wyposaż wałek i wejdź w interakcję ze ścianą, obok której ustawisz wiadro. Kuźwa, no ciężko mi wybrać. Dobra, bierzemy wałek. Pyk. No i wejdź w interakcję ze ścianą. A to już będzie różowy? O kuźwa. Nałóż farbę. A, to w ten deseń. No i dobra, ciśniemy. Okej. Okay. Samodzielnie. Świetnie, możesz teraz samodzielnie wypełnić pozostałe wymagania. A jakie to rzeczy są? Dobra. Czyli tak to wygląda. Ciśniemy. Pyk. Czyli w ten sposób te ściany malujemy, drodzy Państwo. Dobra. Farba się kuźwa kończy. To normalnie jakbym tapetował. Okej. Okay. A teraz w drugą mańkę musimy. Ściana została już pomalowana. Ja wiem, ale tutaj widać, że są dwie szare kreseczki. Musimy się cofnąć. Bo byliśmy na środku. O. Proszę uprzejmie. O kuźwa, i nie starczy. A jeszcze trochę mam. Elegancko. Jak to wygląda? Aha. No tak, tylko że teraz to mamy taką rzecz, że słuchajcie, nie mamy już farby, nie? I teraz co? Całe wiadro poszło kuźwa na jedną ścianę? Czy to kogoś porypało?
Przecież jeżeli ja bym miał taką małą ścianę pomalować całym wiadrem farby, to wolałbym jej nie malować wcale. Czekajcie, bo tutaj mamy malowanie kuchnia. No to cała na różowo, ciśniemy. Dobrze, ja potrzebuję jedynie przed wyposażeniem telefonu należy odłożyć wałek do malowania. Dobra, już. Jak to odłożyć, kuźwa? O. Jezusie. Po co miałem do komputera podchodzić? Jak kuźwa... Jak z telefonu mogę kupować. Dobra. Gostek tutaj nie biega. Próbowałem shiftem i... Jezus. Umieść w ekwipunku? Sprzedaj. O! No, można i tak. Dobra, to teraz to musimy tutaj, tę ścianę pomalować, tak? Ekwipunek. Różowy. Umieść. Pyk. I wała naciśniemy. Pyk. I dobrze, interakcja. Teraz będzie łatwiej. Nałóż farbę na wała. I suru. Elegancko. Patrzcie, teraz to będę normalnie malarzem pro. Elegancko. Dawaj, synu. No. Proszę uprzejmie. Ha. Żyć, nie umierać. Wejdź w interaction. Proszę, proszę bardzo. Nałożę sobie na wałek farbę. I pyk. Elegancko, bardzo ładnie. To mi się podoba. Takie tutaj chocki, klocki. Super. No. I nawet lepiej tą farbą tu zarządzam teraz, jak już się naumiałem. Bardzo dobrze. To w taki sposób, powiem szczerze, też bym chciał malować w domu. O, tak to ja mogę malować. Super. Będzie trzeba to przedyskutować w chałupie. Czy możemy kupić takie urządzenie, co by mi takimi paskami pozwalało malować z góry na dół i będzie gotowe. O, to ja nawet mogę tak co tydzień. Przyznam szczerze. Ale teraz jak tak się patrzę, to dochodzę do wniosku, że niepotrzebnie kupowałem tyle wiader farby, nie? No dobra, to teraz ta ściana. Czyli spójrzmy prawdzie w oczy. Po prostu na tamtej pierwszej ścianie dałem dupy. Dobra. Bo teraz to idzie. Patrzcie, kuźwa, elegancko. Ale jazzy. No. I bardzo dobrze, naprawiliśmy. To teraz tak, odłóż wała. A to sprzedaj. Tamta farba się przyda, na pewno. Co oni teraz jeszcze chcą? Zobaczmy. Wymień kosz. Ale, no ale dlaczego ja? Jak kosz można popsuć? No dobrze. Sprzedaj za $14. O, elegancko. Aha, nie mamy. No musimy kupić. Dobrze, to telefon. Sklep. Kuchnia. I kosz na śmieci. Kup. Jak ja tak będę wszystko nowe kupował, to ja tu raczej chyba nie zamówię. Nie zarobię. Czemu ty, chłopaku, nie biegasz? A to w bitcoinach zarabiamy, a nie w dolarach? O! Śmietnik przyjechał. Karton większy od śmietnika, ale dobrze, no. Proszę bardzo, idealny umieść, rewelacja. Dobra. Napraw lub wymień. Mikrofalówka. Zobaczmy. Jest i ona. Zepsuta. Mhm. Podejmij próbę naprawy. Umieść przybornik w pobliżu, aby móc naprawiać obiekty. Weź, zamknij mi. Albo inaczej zrobimy. Wiki. Mikrofalówka. Zniszczona mikrofalówka to śruba. Wiecie co, ja ją jednak wymienię. Ile może kosztować taka mikrofalówka? Sprawdźmy.
mikrofalówka. 120 albo 150. To tutaj są... jest lepsza. Za 120. Dobra. I klient będzie nawet... weź to. I klient będzie nawet zadowolony. Sprzedaj. O, jeszcze odzyskaliśmy 60 dolców, nie? Wspaniale. Dobra. Wiecie, to taki pierwszy odcinek, to trzeba się naumieć, a potem to już pewnie pójdzie łatwo, o ile państwo będziecie chcieli z tego serię. To piszcie oczywiście w komentarzach. Dobra, co my tam mamy jeszcze zrobić? Wymień krzesło. Ale które? Te wszystkie? Jak można krzesła popsuć, kuźwa? I to cały komplet, ty. No dajcie spokój. No dobra, to nic. Dywan. Ogarnijmy temat. Sklep. Salon. Mamy stół. Dobrze, tutaj mamy dywan, to już go zamówię za 220. Ja pierdziule. I dodatkowo krzesła. To jest krzesło biurowe, a my potrzebujemy takie... Jadalnia. O, właśnie. Takie. Tutaj 10 dolarów, ale to wszystko jest taka sama. Takie samo. Jeżeli chodzi o gwiazdki. Konfiguracja. Standard. Matowy, błyszczący. Korpus, stopy, granica. 4 takie potrzebuję. Czyli to wszystko przychodzi nie w jednej paczce, drodzy państwo, a w kilku. Tu na krześle po dolarze zarobimy. Można i tak. Czemu nie? A zaraz, bo stołu nie chcę sprzedawać. Ale halo. Dobra. O, widać, że tu dywan leżał. Naciśnij, aby wejść w interakcję. A to za chwilę. Oż ty synu. Dobra, elegancko. No to wejdź w interakcję. Mamy i dywan. Umieść. Elegancko. I tutaj krzesło. Dobrze, że nie musimy bujać się skręceniem tymi krzesłami, żeby je dobrze ustawić. Także to mi się podoba. Nie. Ale co umieść w ekwipunku? Kuźwa. Chłopie, o. Teraz umieść. I jeszcze tu krzesełko. I elegancko. Spełniono wszystkie wymagania, świetna robota. Spełniłeś wszystkie wymagania. Możesz podejść do laptopa lub drzwi wejściowych, aby dokończyć zlecenie. Sprawdźmy, ile zarobiłeś. No to jestem tu. Umowy. Zakończ zlecenie. Tak, chcę, oczywiście. Nie zrealizowano życzeń klienta. Co ty pierdzielisz, kuźwa, przecież... Ale z czego nie zrealizowałem? Pełna kuchnia, malowanie kuchni, naprawa dywanu, wymiana krzeseł. Nie rozumiem. Niespełnione... No przecież tu jest zero. No dobrze. Tak czy inaczej, 1658 dolców jakoś ogarnęliśmy. Zrealizowałeś swój pierwszy kontrakt i zarobiłeś trochę pieniędzy. Brawo. Jeśli chcesz, możesz umeblować swoje mieszkanie według własnych preferencji. O, jak mi fajnie, tutaj przyjemnie, że mogę. Po prostu wybierz meble, które ci się podobają ze sklepu, dostosuj ich wygląd, jeśli masz na to ochotę, i umieść je w swoim mieszkaniu. Koniec samouczka. No, to koniec twojego szkolenia na złotą rączkę. Teraz możesz pracować samodzielnie, bez żadnej pomocy. Jezus Maria, kochanie, co ci się stało, że cię wmontowało w zlew? Jezusie! Przecież ja tu potrzebuję już nie złotej rączki, a chyba, kuźwa, nie wiem. Pogotowie by się przydało. Ale powiem szczerze... Takie coś to pierwszy raz w życiu na oczy widzę. Ale jakie ona ma buty, kuźwa ty. No dobrze. Proszę państwa, dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie lajki, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa. Nic ci nie jest.